Cześć, witam Cię bardzo, bardzo miło na lekcji z funkcji liniowej, której temat brzmi znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej. Jeżeli chodzi o funkcję liniową, to dla przypomnienia napiszę wzór. Otóż funkcja liniowa ma taki wzór. Y to się równa ax plus b. Ja już mówiłam na poprzednich naszych spotkaniach o tym, że współczynnik a jest bardzo, bardzo ważny. O czym on nas informuje? On nas informuje o tym, czy funkcja jest rosnąca, czy też funkcja jest malejąca. Współczynnik b z kolei informuje nas o tym, w którym miejscu wykres przecina oś y. O tym już mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Dzisiaj skupimy się na współczynniku a konkretnie na tym, że współczynnik a ma bardzo ważny wpływ na to, jak wykres funkcji liniowej jest nachylony do osi x, a konkretnie chodzi nam do tej półosi dodatniej. I o tym mówi pewne twierdzenie. Otóż współczynnik a jest równy tangensowi kąta alfa i to musisz zapamiętać, tangensowi kąta alfa. I teraz popatrz, na tym układzie współrzędnym ja narysowałam dwie funkcje. Jedną rosnącą, liniową oczywiście, drugą malejącą. I teraz, jeżeli funkcja jest rosnąca, to ten kąt nachylenia, czyli ten nasz alfa, który jest tutaj we wzorze, tak, a równa się tangens alfa, jest ostry. Widać tutaj na tym naszym wykresie. Natomiast jeżeli funkcja jest malejąca, to ten kąt alfa jest rozwarty. Pamiętaj, ma być nachylony do tej dodatniej półosi x. Nie w tą stronę, tylko w tą stronę mówimy o tym nachyleniu. Czyli jeżeli funkcja jest rosnąca, kąt alfa jest ostry. Jeżeli funkcja jest malejąca, kąt alfa będzie rozwarty. Tak jest zawsze w przypadku funkcji liniowej. Możemy się jedynie zastanowić, co by było, gdyby funkcja była stała. Otóż tak się składa, no nie narysowałam tego przypadku, ale to jest taki przypadek szczególny, że jeżeli funkcja jest stała, czyli popatrz, jeżeli a jest równe 0, bo wiesz, jeżeli a jest równe 0, to wtedy popatrz, ten kąt alfa będzie miał przecież 0 stopni, dlatego że tangens 0 stopni wynosi 0. Czyli gdyby była taka sytuacja, że jest mowa właśnie o funkcji stałej, to my na zasadzie nawet nie potrzebujemy tego twierdzenia, bo wiemy o tym, że a wynosi 0, prawda? Natomiast często jest właśnie o tym mowa w zadaniach, na przykład kąt ten alfa jest 30 stopni i trzeba odpowiednio sczytać, prawda, z tabelki, czy też pamiętać w głowie, jakie są wartości tutaj tangensa. Ja może zanim przejdziemy tutaj do rozwiązywania zadań, zapiszę to, co powinniśmy pamiętać z trygonometrii, bo to jest troszkę tak, niby funkcja liniowa, popatrz, ale połączenie troszkę z trygonometrią, no bo się pojawił tangens. I teraz tak, na początek przypomnę wzory, które gdzieś tam, w którymś zadaniu nam będą pewnie potrzebne. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Taki ważny wzór. Następnie był wzór na tangens alfa, że to jest sinus alfa podzielone przez kosinus alfa i kotangens alfa to jest kosinus alfa przez sinus alfa. Oczywiście te wzory mają tutaj pewne ograniczenia, założenia, ale ja tylko na razie suche wzory tutaj podałam. Dobrze, to by fajnie było znać i jeszcze fajnie by było, żebyśmy pamiętali, ile wynoszą poszczególne tangensy kątów. Więc tak, znamy kąt 30 stopni. Przypomnijmy sobie, jego tangens to jest pierwiastek z 3 nad 3. Tangens 45 stopni. Jego tangens jest taki piękny wynik, prawda? Jest piękny 1. I tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. Dobra, czyli to jest ta sytuacja, popatrz, która najczęściej się zdarza w zadaniach, kąty ostre, 30, 45, 60. Czyli funkcje są wtedy rosnące, bo to już powiedziałam, tak? Ale może się zdarzyć, że kąt będzie rozwarty. No to popatrzmy, jaki to będzie miało wpływ. Tangens, teraz popatrzmy, 150 stopni. Może się zdarzyć, że w zadaniu będzie mowa o tym, że tangens jest, trzeba będzie właśnie z tego warunku wyznaczyć współczynnik a za pomocą tangensa. I tak się może zdarzyć, że kąt będzie rozwarty. I wtedy tangens 150 stopni, uczyliśmy się tego na trygonometrii, że jak jest 150 stopni, to sobie w głowie odejmujemy od 180 150 i mamy 30 stopni, ale uwaga, jest to ćwiartka druga, tangens jest ujemny, dlatego piszemy minus i to co tutaj, pierwiastek z 3 nad 3.
Dobra, dalej. Tangens 135 będzie się też pojawiał. No to oczywiście analogicznie do tego jest minus 1. I tangens 120 stopni to się równa minus pierwiastek z 3. Gdybyś chciał głębiej to jeszcze przemyśleć, to zachęcam Cię do lekcji z trygonometrii, gdzie przy okazji wzorów redukcyjnych o tym mówiliśmy. Ale tu masz takie mocne powtórzenie. Zazwyczaj w tych zadaniach, które rozwiązujemy z tego tematu, nie powinny się zdarzać inne kąty. Jeżeli są już podane, to bardzo często jest kąt 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni, albo 150 stopni, albo 135 stopni, albo 120 stopni. To są tak dobrane kąty, żebyś bardzo łatwo mógł podać wartość odpowiedniego tangensa. Popatrz, podasz tangensa, masz A. Nie? Bardzo ważna rzecz. Więc tym będziemy się na tym spotkaniu zajmować. Rozwiązywanie zadań z funkcji liniowej, ale takie połączone właśnie z lekką trygonometrią. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na tą właśnie lekcję. Zadanie numer 1. Podaj kąt nachylenia wykresu funkcji do osi OX, jeśli podpunkt A f od x równa się pierwiastek z 3x plus 2, podpunkt B f od x równa się minus pierwiastek z 3 nad 3x plus 1 i podpunkt C f od x równa się x minus 2 pierwiastki z 2. No i teraz popatrzmy. Mamy podać sam kąt nachylenia. Takie pierwsze zadanie, wiesz, macie wprowadzić ten klimat. To nie macie odstraszyć, tylko wprowadzić. Popatrz. Najpierw może byśmy sobie podkreślili, ile tutaj wynosi a. To, co stoi przed x, to jest a. Tutaj przed x stoi to jest a. I tu przed x, tutaj często młodzież ma problem, prawda? Przed x nic nie stoi. Jak to nic nie stoi? Stoi domyślna jedynka. I to jest właśnie a. Dlatego, popatrz, to jest ważne, ponieważ ja bym teraz chciała, żebyśmy pod spodem, no zaczniemy od podpunktu A, napisali sobie, że nasze A to jest pierwiastek z 3. I teraz korzystamy z stwierdzenia, które podałam, że A to jest inaczej tangens alfa. Więc zamiast A ja napiszę tangens alfa równa się pierwiastek z 3. I teraz uwaga, ja na wstępie do tej lekcji właśnie podałam Ci, jaki to kąt, przypomniałam Ci, jaki to kąt, żeby jego tangens wynosił pierwiastek z 3. Oczywiście, jak sobie odtworzysz jeszcze raz materiał, no to będziesz widział, że kąt alfa to jest 60 stopni. Mieliśmy tylko podać kąt nachylenia. Popatrz, jakie to jest proste. Podać. Nie trzeba nic przekształcać, przenosić, tylko podać. No to podpunkt B. No to przepisujemy. A to się równa, widzimy, minus pierwiastek z 3 nad 3 i nie gubimy minusów. W miejsce A podstawiamy oczywiście z własności tangens alfa. To się równa minus pierwiastek z 3 nad 3. I z tego możemy wywnioskować, że kąt alfa równa się. I teraz tak, ze względu na to, że jest ten minus, musisz pamiętać, że będzie kąt rozwarty. Więc skoro kąt rozwarty, to od 180 stopni trzeba będzie odjąć kąt ostry, który wychodzi dla tangensa alfa równego pierwiastek 3 nad 3. Czyli trzeba będzie odjąć 30 stopni. Dlatego alfa to się równa 150 stopni. Ale oczywiście, jak prześledziłeś dokładnie, co powiedziałam na wstępie do tej lekcji, to ja od razu powiedziałam, że tangens 150 stopni to się równa minus pierwiastek 3 nad 3. Ale wiesz, jakbyś sobie czasem zapomniał, to taka jest zasada, że jak zobaczysz minusa, to od 180 odejmujesz to, ten kąt, który jest ostry i ma takiego tangensa równego pierwiastek 3 nad 3, a jest to kąt 30 stopni. No i w ostatnim oczywiście jest ukryte, niewidoczne to A, ale jest, równe 1, no to za A podstawiamy. Tangens alfa jest równe 1, no i to jest sytuacja prosta, bo to też oczywiście z tabelki możemy odczytać. Najlepiej jest wszystko umieć, nie? No tak to jest. Że alfa wynosi 45 stopni, no jest to kąt ostry, ze względu na to, że tangens jest dodatni. Czyli tutaj mamy dwa kąty ostre, tutaj mamy kąt rozwarty. I to tyle. W zasadzie tutaj nie trzeba jakichś wielkich operacji matematycznych robić, prawda? No popatrz, jedynie co to odejmowanie tutaj, a reszta to jest kwestia umiejętności poradzenia sobie, właśnie nawet korzystając z tablic matematycznych na matury, żebyś umiał sobie znaleźć, jaki to kąt, dla którego tangens będzie pierwiastek z 3. No i jest to przykładowo kąt 60 stopni. Zadanie drugie. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A oraz jest nachylony do osi OX pod kątem alfa, jeżeli i w podpunkcie A mamy kąt ostry 30 stopni, w podpunkcie B jest kąt ostry 45 stopni. W podpunkcie A mamy punkt o współrzędnych pierwiastek z 3 i 2.
Natomiast w podpunkcie B mamy punkt rozłożenia, czyli 1 czwarta oraz 1 druga. I mamy wyznaczyć oczywiście wzór funkcji liniowej, czyli ja tutaj przypomnę, mamy znaleźć y równa się ax plus b. Czyli standardowo mamy wyznaczyć współczynniki najpierw a, później b, no i napisać na końcu ten wzór. No to oczywiście przechodzimy do podpunktu a. Widząc w treści zadania, że jest mowa o kącie nachylenia wykresu funkcji do osi ox, musisz sobie przypomnieć to twierdzenie, które podałam, że a to jest tangens alfa. Popatrz, jeżeli to napiszemy, to pod spodem napiszemy a to się równa tangens stopni 30, tak, 30 stopni, a przecież wiesz, ile to wynosi, bo powtarzałam, pierwiastek z 3 nad 3. Czyli popatrz, jak prościutko, wyznaczyliśmy bardzo szybko, na podstawie tej własności, bardzo szybko wyznaczyliśmy, że a to się równa pierwiastek z 3 nad 3. No to skoro tak, to ja mogę teraz już napisać wzór. Przynajmniej już nie mam tej niewiadomej a. Czyli y to się równa pierwiastek z 3 nad 3, x dodać b. No i tu się pojawia problem, bo jest ta literka b, ale mamy podane, że wykres przechodzi przez punkt. Jeżeli w zadaniu jest mowa o tym, że wykres jakiejkolwiek funkcji przechodzi przez punkt, to jest to po to dane, że każdy punkt ma dwie współrzędne x i y i skoro wykres przechodzi przez punkt, to ten punkt spełnia równanie tej funkcji podanej, konkretnej, prawda? Więc popatrz, u nas mamy tutaj funkcję liniową, czyli ja po prostu podstawię za x podstawię pierwiastek 3, za y 2. No to podstawiam za y 2, to się równa. Pierwiastek z 3 nad 3 razy pierwiastek z 3 i dodać b. No i teraz trzeba to pomnożyć. Popatrz, tu sobie napiszemy nad 1, no bo co? No bo możemy sobie napisać. I teraz to się równa. I pomnożę pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest 3 podzielone przez 3 i dodać b. No specjalnie tak wolno piszę, żeby było wszystko wytłumaczone. 3 podzielone przez 3 to jest 1, dodać b. Jedynkę jak sobie tu przerzucimy, to będziemy mieć 2 minus 1 to się równa b, czyli po prostu 1 to jest b. Jaki z tego wniosek? No wniosek jest taki, że moja funkcja liniowa ma wzór. A już mieliśmy wcześniej, a b mamy teraz, czyli a to jest pierwiastek z 3 nad 3x, dodać 1. No to w podpunkcie B teraz. Zaczynamy identycznie. A to się równa tangens alfa. No bo dzisiaj na tym spotkaniu właśnie głównie zajmujemy się tym właśnie twierdzeniem, że współczynnik kierunkowy jest równy tangensowi kąta nachylenia wykresu funkcji liniowej do dodatniej półosi x. Dobrze, no to podstawiamy, czyli mamy tak. A to się równa tangens 45 stopni. A ten tangens jest cudowny, wynosi 1. No i teraz podstawiamy pod wzór y to się równa 1 za a, czyli 1x, czyli tak naprawdę nie będę pisała i plus b. No i oczywiście mamy podany punkt i współrzędne tego punktu to czyli 1 czwarta, 1 druga i podstawiamy. Za y oczywiście 1 drugą, za x 3 i 1 czwarta i dodać b. Młodzież lubi jak się przenosi tutaj na odpowiednie strony, czyli jak przeniosę b, to będzie minus b równa się i też część lubi, jak się zamienia ułamki niewłaściwe, czyli 3 razy 4 to 12, plus 1 mamy 13 czwartych, minus 1 druga. Żeby móc to odjąć, musimy mieć wspólne mianowniki, czyli to przepisujemy, 13 czwartych minus i tu rozszerzamy razy 2. Razy 2, razy 2, czyli będzie 2 czwarte. Czyli minus b równa się, oczywiście odejmujemy 11 czwartych, pomnożymy przez minus 1 i otrzymujemy, że b to się równa minus 11 czwartych. Wcale nie ma wymogu w szkole średniej, że musisz całości wyciągać. Często nawet na maturze są tak dane ABCD wypisane tutaj odpowiedzi, że wcale nie są całości wyłączone. Ja też nie będę pisała. Na końcu piszemy y, to się równa i teraz zaczynamy. Ax, czyli nasze a wyszło 1, czyli po prostu x, plus b, czyli minus 11 czwartych. No i to jest koniec. Podaliśmy sobie wzór funkcji liniowej, której wykres nachylony jest do osi ox pod kątem alfa oraz przechodzi przez podany punkt w zadaniu. Zadanie numer 3. Polecenie tutaj Ci na pewno nie zdziwi, ze względu na to, że jest takie samo jak zadanie numer 2. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt a oraz jest nachylony do osi ox pod kątem alfa, jeśli. I teraz alfa to się równa 120 stopni i punkt to jest minus 1, 1.
podpunkcie B alfa to się równa 150 stopni, a punkt to jest 3 pierwiastki z 3 i minus trójka. Zadanie trzecie, widzisz, czym się różni od zadania drugiego? Tym, że kąty są rozwarte. Dlatego ja to umieściłam jakby w kolejnym zadaniu, po to, żebyś nie zapominał o minusach we współczynniku A. No ale zaczynamy dokładnie tak samo jak w poprzednich zadaniach, czyli A to się równa tangens alfa. Zaczynamy od napisania sobie wzoru i piszemy A to się równa tangens 120 stopni. No i tak jak powiedziałam wcześniej, fajnie by było, żebyś ze wstępu do tej lekcji właśnie już pamiętał, że tam na 120 stopni, to ja planowałam, to jest minus pierwiastek z 3. Jeżeli masz z tym problem, to zapamiętaj, przy kącie rozwartym na pewno musi być minus. Skąd się wziął minus? A w głowie sobie odejmij 180 minus 120, wyjdzie ci 60. A tangens dla 60 to jest pierwiastek 3. Co nam to dało? No dużo nam to dało, ponieważ ja teraz, jak mam ten standardowy wzór ax plus b, to ja już podstawię, y to się równa. A to jest minus pierwiastek z 3x plus b. No i teraz oczywiście będę podstawiała punkt, podpiszę sobie x i y, żebyś lepiej widział. I teraz za y 1 to się równa. Minus pierwiastek z 3 razy za x minus 1 i dodać b. Popatrz. Nie możesz napisać bez nawiasu, bo jest mnożenie. I młodzież później zapomina o tym, że to jest mnożenie i błędny wynik podają. Dlatego ja chcę tego uniknąć. Popatrz, minus razy minus daje plus. Czyli już nie będzie minusa. I teraz pierwiastek 3 razy 1, no to zostaje dalej pierwiastek z 3. I dodać b. No to przenieśmy standardowo, czyli minus b równa się pierwiastek z 3 minus 1, bo to też przenoszę. Mnożę obustronnie przez minus 1 i dostaję, że b to się równa. I tu mi się znaki zmieniają, jak mnożę przez minus 1 obustronnie, czyli będzie minus pierwiastek z 3 i plus 1. Jak to teraz będzie, jakie to będzie miało znaczenie na wzór? Oczywiście zaraz zobaczysz. Y to się równa, a nam wyszło minus pierwiastek z 3. Oczywiście x jest we wzorze, dodać b, czyli ja dodać minus, to nie będę już pisała, czyli minus pierwiastek z 3, dodać 1. Wiesz, niektórzy myślą, że to na pewno wynik taki nie będzie dobry, ze względu na to tu pierwiastek z 3, tu pierwiastek z 3, to myślą, że to się tak jakoś da dodać albo coś. Ty się nie przejmuj, jak ci wychodzi wynik, z którym nic nie umiesz zrobić, to zostawiasz. Bo często właśnie młodzież myśli, że to da się prościej, da się prościej. No tu się nie da prościej, tak musimy zostawić. No to przechodzimy do podpunktu B, czyli zaczynamy tak samo. A to się równa tangens alfa. Zatem A to będzie tangens 150 stopni. To się równa. Skoro kąt rozwarty, pamiętamy minus. I teraz w głowie 180 minus 150 to jest 30, a tangens dla 30 to jest pierwiastek z 3 nad 3. Ja o tym mówię w głowie, dlatego że w tablicach maturalnych są owszem wartości tangensa, ale tylko dla 30, 45, 60. Nie ma dla 150. Więc ty musisz jednak jakąś wiedzę mieć, żeby sobie wykombinować tangensa 150 stopni. No tak jak ja ci to tłumaczę, to jest po prostu szybko, fajnie i przyjemnie. Dobra, no to podstawiamy. Czyli y to się równa a, czyli u nas minus pierwiastek z 3 nad 3, x plus b. No i teraz oczywiście tu mamy x, tu mamy y. I tu sobie wrzucam, czyli za y minus 3 równa się minus pierwiastek z 3 nad 3 razy i za x 3 pierwiastki z 3 plus b. No i popatrz, tutaj pomnożyliśmy, nic nie skracaliśmy, prawda? Tylko te minusy nam się skasowały. A tutaj jak ja ci napiszę nad 1, bo zawsze mogę, to popatrz, co mi się stanie z tą trójeczką i z tą trójeczką. Skasuje mi się, nie? Czyli będę miała minus 3 równa się, one się skróciły. I teraz tak, tu był minus, tu nie ma, no to minus musi zostać. To mi się skasowało. Pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest po prostu 3. No to ja napiszę 3 i dodać b. No i przenosimy. Tu będzie minus b równa się. Minus 3 to przeniesiemy plus 3. Czyli minus b równa się, jak to dodamy, wyjdzie 0. Pomnożymy przez minus 1, ale 0 pomnożone przez cokolwiek i tak daje 0, czyli wyszło nam b równe 0. I też proszę się nie wystraszać, jak wyjdzie b równe 0, bo to nie znaczy, że się źle zrobiło. To znaczy, że po prostu wzór funkcji będzie taki krótszy. Czyli y to się równa a, nasze a wyszło mi minus pierwiastek 3 nad 3x i dodać b, czy dodać 0. Oczywiście, że mi się to nie podoba, dlatego podajemy minus pierwiastek 3 nad 3x i koniec.
Dodać 0 nie musimy pisać. Zarówno w tym przykładzie, jak i w tym przykładzie widzisz, że są te funkcje malejące. Ze względu na to, że jest ten minus, prawda, tu i minus tutaj. Zresztą ja już potem Ci powiedziałam, że jeżeli jest kąt rozwarty tu, kąt rozwarty tu, to te funkcje będą w układzie współrzędnym, gdybyś narysował wykres, będą to funkcje malejące. Więc wszystko tutaj nam się zgadza. Zadanie numer 4. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A oraz jest nachylony do osi OX pod kątem alfa takim, że kotangens alfa to jest minus 2 piąte oraz punkt A ma współrzędne 6 i 5. Popatrz, jest to zadanie troszkę inaczej sformułowane niż wcześniej, chociaż treść niby taka sama się wydaje, nie? Ale wcześniej, w zadaniach wcześniejszych było tak, że był podany konkretny kąt. Kąt 30, kąt 45, kąt 120. Tu jest podany jego kotangens. I teraz pomyślmy, do czego nam się może sprzydać kotangens? Myślę, że pamiętasz, że podawało na początku, na wstępie do tej lekcji, że tangens alfa to był sinus alfa nad kosinus alfa. A kotangens alfa jest na odwrót. Kosinus alfa nad sinus alfa. Jaki z tego wniosek? Taki z tego wniosek, że ja z kotangensa bardzo szybko otrzymam tangensa. Tangens jest odwrotnością kotangensa. Czyli jeżeli kotangens wynosi minus 2 piąte, to tangens będzie minus 5 drugich. Wystarczy, że do góry nogami odwrócę liczbę minus 2 piąte i wychodzi mi minus 5 drugich. A jaki to ma dalej wpływ? No taki wpływ, że ja podałam Ci, dzisiaj zajmujemy się głównie tym twierdzeniem, że A to się równa tangens alfa. A tangens alfa wiemy ile? Minus 5 drugich. Czyli popatrz jak pięknie. Mieliśmy wyznaczyć wzór funkcji liniowej. To napiszę oczywiście standardowo ax plus b. No i nie mieliśmy kąta podanego, ale mieliśmy jego kotangens. A z kotangensa wzięliśmy tangens. A z tangensa na podstawie odpowiedniego twierdzenia możemy bardzo łatwo napisać, że tangens alfa to się po prostu równa a. Zatem ja teraz podstawię pod wzór y, to się równa, zamiast a minus 5 drugich x dodać b. Popatrz, niektórzy mogą pomyśleć, to ja bym chciał wiedzieć, ile ten kąt wynosi, no nie? Że nie wystarczy mi sam kotangens, ja bym chciał wiedzieć, ile wynosi kąt. Ale po co? Nie jest potrzebny nam wiadomość, ile ten kąt ma stopni. Dla nas jest istotne a to był tangens kąta. Więc jeżeli wiemy, ile wynosi tangens kąta, to my już nie wnikamy w tego, jaki to kąt. Widzimy, że rozwarty, bo jest minus. Dobrze, czyli mamy y równa się minus 5 drugich x plus b. I oczywiście tu jest x, tu jest y. Podstawiamy, czyli za y podstawiamy 5. To się równa minus 5 drugich razy za x podstawiamy 6 i dodać b. Popatrz, pięknie skróci się. Tu przez 2 to jest 1, przez 2 to jest 3. No i otrzymujemy 5, to się równa. Minus 5 razy 3 to jest minus 15 i dodać b. No tutaj już szybciej będzie, jak to przerzucę, czyli będzie 5 i przerzucę plus 15, czyli 20 równa się b. Bo wiesz, strony w matematyce to jest rzecz umowna. Strony nie muszą być takie, jak nam się podoba, obojętnie. Tak jest też dla mnie dobrze. Mogę przeczytać, że 20 to się równa b, albo mogę przeczytać, że b to się równa 20. No i teraz piszę y to się równa minus 5 drugich x dodać 20. Miałam polecenie wyznaczyć wzór funkcji liniowej. No to wyznaczyłam. Zadanie numer 5. Jest to takie zadanie już ostatnie, piąte, więc myślę, że będzie troszkę najtrudniejsze. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt oraz jest nachylony do osi OX pod kątem alfa takim, że sinus alfa to jest 12 trzynastych, a punkt A ma współrzędne minus 1, minus 4. Dlaczego ono jest trudne, to zadanie? Na koniec takie najtrudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że tak, ani nie wiem, ile kąt wynosi, prawda? No bo nie wiem, ile wynosi stopni, ani nie wiem, ile wynosi jego tangens bądź kotangens. Niestety, jeżeli zadanie jest takie, że masz podanego sinusa, musisz najpierw napisać wzór, który też przypomniałam Tobie na wstępie do tej lekcji, jedynkę trygonometryczną. Czyli mamy troszkę powtórkę z trygonometrii. Wzór na jedynkę trygonometryczną. I teraz popatrz. W miejsce sinusa, ja Ci go tutaj zamaluję, tylko nie z kwadratem, tylko w miejsce sinusa, wiemy co podstawić, 12 trzynastych. No to postawiamy
12 trzynastych, ale że jest kwadracik, no to robimy do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. No i podnosimy, prawda? 12 do kwadratu to myślę, że wiesz, 144, 13 do kwadratu 169 i plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Oczywiście z tego nie wyliczymy od razu tangensa, ale spokojnie. Najpierw liczymy kosinusa, później sobie wyliczymy tangensa. Czyli tak, kosinus kwadrat alfa zostawiamy, to przepisujemy jedynkę, a to całe przerzucamy na drugą stronę. No bo ma na niej zostać, na tej lewej stronie ma tylko zostać kosinus kwadrat alfa. Czyli będzie na minusie 144, 169. No oczywiście teraz musimy to pięknie odjąć. Ale żeby to odjąć, żeby Ci było łatwiej, to ja jedynkę zamienię Ci na 169, 169. Dlaczego sobie tak wymyśliłam? No bo przecież wiesz doskonale, że przy odejmowaniu muszą być wspólne mianowniki. Czyli to muszę mieć takie samo jak to. A jedynka to jest piękna liczba, bo to się bardzo szybko zamienia. 5 piątych, 7 siódmych, 1000 tysięcznych, 169, 169. No i teraz dalej. Kosinus kwadrat alfa to się równa. Jak ja to odejmę, to będę miała 25, 169. I teraz ja nie mogę mieć kwadratu, dlatego muszę to spierwiastkować, ale jest jeden mały szkopuł, że jak ja to spierwiastkuję, to będę miała kosinus alfa równa się, to jest tak pięknie się spierwiastkuje, bo pierwiastek z 25 to jest 5, pierwiastek ze 169 to jest 13, ale często młodzież zapomina, że kosinus może być też ujemny. W drugiej ćwiartce chociażby kosinus jest ujemny, dlatego może być minus 5 trzynastych. I co zrobić, jeżeli takie zadanie Ci wyjdzie? No na pewno się nie załamać, tylko będziemy musieli rozpatrzyć dwa przypadki. Oczywiście. Pierwszy przypadek, jaki to będzie u nas? Pierwszy przypadek to będzie taki, że kosinus alfa to jest 5 trzynastych. A drugi przypadek to będzie taki, że kosinus alfa to jest minus 5 trzynastych. Musimy zrobić dwa przypadki, no bo nam dwa kosinusy wyszły. A czy ja wiem z treści, że ona miała być rosnąca czy malejąca? Bo gdybym taką informację miała, wiesz, to mogłabym sobie jakiś przypadek odrzucić. Albo ten. Czyli gdyby była informacja, że funkcja jest rosnąca, zostałby mi ten dodatni. Gdyby była informacja, że funkcja jest malejąca, zostałby mi ten ujemny. A jak ja nie mam informacji takiej, muszę zrobić dwa przypadki. No to popatrz, kosinusa mam, no to jeszcze muszę sinusa przepisać tutaj, ale sinus jest 12 trzynastych w tym przypadku i w tym przypadku też jest 12 trzynastych. No bo przecież ja takie polecenie sformułowałam właśnie. Po co mi teraz sinus i kosinus? No bo był wzór na tangens. Tangens alfa to jest sinus alfa podzielony przez kosinus alfa. No to będziemy go liczyć. Tangens alfa równa się. Sinus alfa to jest u nas 12 trzynastych i mamy kreskę ułamkową podzielone, napiszę, przez 5 trzynastych. To się równa. 12 trzynastych razy i mnożę przez odwrotność 13 piątych. Trzynastki mi się skrócą, wychodzi piękne 12 piątych. No a skoro tangens, to ja już teraz jestem w stanie napisać, że z tego twierdzenia, które ćwiczymy tak teraz, że A to jest tangens alfa, czyli 12 piątych. Mówiłam, całości nie musisz wyciągać. Jaki to ma teraz wpływ? No taki, że ja teraz mogę napisać Ci wzór. Y to się równa 12 piątych x, a x plus oczywiście b. No a b, no skąd wyliczymy? No z punktu oczywiście wyliczymy b. Czyli podstawiamy. Tu jest x, tu jest y. Czyli minus 4 równa się 12 piątych razy minus 1 plus b. Czyli minus 4 równa się, tu będziemy jak pomnożymy przez minus, minus 12 piątych i plus b. No to przenoszę, tu będzie minus b równa się minus 12 piątych i dodać 4, bo przeniosę, prawda? No i teraz minus b, mamy dwie możliwości, albo tu całości wyciągniemy, albo tu zamieniamy na ułamek niewłaściwy, może zrobimy to drugie. Czyli będziemy mieć 4 pierwsze, to jest inaczej 20 piątych. I na końcu minus b równa się, tu jak odejmiemy, minus 12 dodać 20 to jest 8 piątych. Mnożąc przez minus 1 obustronnie, dostaniemy, że b to się równa minus 8 piątych. No i teraz już mogę na końcu napisać pięknie wzór y to się równa 12 piątych x minus 8 piątych.
Ale mój drogi, to mi wyszło w pierwszym przypadku. Teraz muszę spróbować analogicznie tutaj rozumować, żeby rozważyć drugi przypadek. Tylko, że w drugim przypadku oczywiście też powinniśmy zacząć od sobie napisania wzoru sinus alfa nad cosinus alfa, ale jak sprytnie popatrzysz, to możesz tego nie rozpisywać, bo czym to się będzie tylko różniło w stosunku do pierwszego przypadku? Minusem. Tu minusa nie było, tu jest minus. Czyli ja mogę od razu sposiłkować się tym, żeby nie liczyć tego jeszcze raz i napisać minus 12 piątych. Oczywiście, jeżeli chcesz, proszę bardzo, możesz to policzyć. Zatem A to będzie minus 12 piątych. No ale teraz już B nie mogę napisać od razu, jaki to będzie wynik, bo tylko ten początek tak mogłam. Teraz muszę normalnie podstawić do wzoru, czyli Y to się równa będzie minus 12 piątych X plus B. I teraz postawiam tenże sam punkt. Czyli minus 4 równa się minus 12 piątych razy minus 1 plus b. Myślisz, że jest identycznie, ale tu jest ten minus i będą mi się tutaj znaki zmieniały. Czyli minus 4 to się równa minus razy minus da plus, czyli będzie 12 piątych dodać b. I przenoszę. Minus b to się równa 12 piątych zostaje, a to przenoszę, czyli będzie plus. I zamiast pisać 4 napiszę od razu 20 piątych. I widzisz, wynik wyjdzie taki, że tu się będzie dodawało, tam się odpowiednio odejmowało i będzie 32 piąte. Jak pomnożę przez minus 1, otrzymuję, że B to jest minus 32 piąte. Zatem na końcu napiszę Ci wzór Y równa się i mamy minus 12 piątych X i dodać B, czyli u nas minus 32 piąte. I to jest koniec w przypadku drugiego. Zatem było polecenie, napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt i taki, że sinus alfa to się równa 12 13. W odpowiedzi musimy napisać, uwzględnić oba te wzory. Pamiętaj, czasem są takie zadania już trudniejsze, gdzie będziesz musiał w odpowiedzi uwzględnić to i to. Czyli gdybym ja tutaj miała może miejsce na odpowiedź, to musiałabym zapisać, że Y to się równa 12 piątych X minus 8 piątych lub Y to się równa minus 12 piątych X minus 32 piąte. Pamiętaj o tym, żeby odpowiedź tutaj końcową dobrze skonstruować, żeby ona uwzględniała tutaj oba te przypadki. Często młodzież myśli, no to zadanie ma dwie odpowiedzi. No nie może tak być. Wiesz, zadanie w matematyce ma jedną odpowiedź. No chyba, że składa się z kolejnych etapów, na przykład podpunktów, no to możemy dać odpowiedź do podpunktu A, później odpowiedź do podpunktu B. Ale jeżeli jest na końcu jedno pytanie, to nie może mieć dwóch odpowiedzi. Po prostu ma jedną odpowiedź, tylko trzeba uwzględnić oba przypadki. Podsumowując, czym zajmowaliśmy się na tym naszym spotkaniu? Zajmowaliśmy się jednym wielkim twierdzeniem. Twierdzeniem, które mówiło nam o tym, że współczynnik kierunkowy we wzorze funkcji liniowej, czyli współczynnik A, jest równy tangensowi kąta nachylenia wykresu funkcji liniowej do dodatniej półosi x. To jest bardzo ważne twierdzenie, bywają zadania na maturze z wykorzystaniem tego twierdzenia, dlatego nie możemy przejść obojętnie obok tej lekcji. Bywają. Ja zrobiłam na początku takie łatwiejsze zadania, później troszkę trudniejsze. Analizowałam z Tobą zarówno kąty ostre, jak i kąty rozwarte, no bo takie najczęściej się pojawiają, prawda? Ewentualnie mogłaby być funkcja stała i wtedy ten kąt alfa, co wspomniałam na początku, wynosiłby 0 stopni. Natomiast innych już oprócz kątów ostrych i rozwartych nie ma, jak się rysuje wykres funkcji liniowej. Zatem osobno było zadanie dotyczące kątów ostrych, osobno zadanie dotyczące kątów rozwartych, a później były takie zadania już te ostatnie, czwarte i piąte zbiorcze, że nie wiadomo jaki to kąt, prawda? Ale wiemy, że jego kotangens ileś wynosi. Albo nie wiadomo jaki to kąt, ale wiemy, że jego sinus ileś tam wynosi. To są, wiesz, bardzo ważne rzeczy. Wiadomo, nie dasz rady od razu zrobić zadania piątego, jak nie zrozumiesz pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Na końcu robisz zadanie piąte. To jest normalne. Uczymy się matematyki nie od razu, rzucając się na głęboką wodę. Wiesz, jak chcesz się nauczyć pływać, to nie pójdziesz od razu w miejsce, gdzie cię przykryje, tak? Tylko musisz stopniowo wchodzić do wody. Najpierw po kostki, prawda? Później troszkę więcej, później po pas, później po szyję, żebyś zaczął się czuć w pewnym obszarze, w tej wodzie swobodnie. Tak samo tutaj, w tym obszarze musisz się czuć swobodnie, a widzisz, tym bardziej, że ten temat łączył funkcję liniową z trygonometrią troszkę. Więc jest to taki fajny temat maturalny.
Jeżeli oczywiście Ci się podobało, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.